To jest sinusoida. Kariera jest zawsze bardzo dobra albo bardzo zła. Mówi się, że jednak teraz to Wiki taki wiedzie prym wśród tych nastoletnich gwiazd. Ja zawsze powtarzam taką rzecz, że drodzy Państwo, wy widzicie w telewizji osoby znane, a jeżeli przestajecie je widzieć, to często myśli się o tym, że ich już nie ma. A to jest nieprawda. Prawdą jest, że my mamy różne etapy. To jest sinusoida. Kariera jest zawsze bardzo dobra albo bardzo zła. Bardzo dobra albo bardzo dobra. Albo bardzo zła. W rozumieniu zła i dobra oznacza to, że po prostu zawsze będzie trochę więcej, trochę mniej. Nigdy nie będzie na stałe ktoś sławny, albo na stałe ktoś bogaty, albo na stałe ktoś robiący same hity. U nas też bywa bardzo dużo kryzysów. Ten kryzys, który trwa w tej chwili przez koronawirusa, to już jest w ogóle taka najtrudniejsza rzecz dla artystów, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wyjść do swoich fanów i zaśpiewać koncertów. Więc to, o co ja się zwracam do Państwa, to takie wsparcie i miłość do swoich idoli, ponieważ no, my myślę w najbliższym roku będziemy mieli duży test do przejścia, czy jako artyści po prostu wytrzymamy.